To już prawie rok, odkąd w gminie Białapiska zorganizowaliśmy pierwszy w historii finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pracy było co niemiara, ale na szczęście dołączyła do nas ogromna rzesza wspaniałych ludzi, wolontariuszy, asystentów, pomocników i tych, którzy po prostu chcieli nam pomagać. Stres nas nie opuszczał, bo chcieliśmy zebrać jak największą kwotę pieniędzy. Ale gorące serca naszych darczyńców bardzo nam w tym pomogły i sprawiło to, że zebraliśmy ogromną sumę pieniędzy i pobiliśmy rekord powiatu piskiego. Wysoko zawiesiliśmy poprzeczkę. Jako sztab imprezy zamkniętej zorganizowaliśmy nie tylko imprezę finałową, ale aż 5 wydarzeń towarzyszących. Turniej siatkówki kobiet wyzwolił w paniach rywalizację, jakiej się nie spodziewały, choć zwycięstwo wywalczyły dla dziecięcej medycyny zabiegowej. W Bemowie Piskim zgromadzili się okoliczni amatorzy sztuki wokalnej i udowodnili, że śpiewać każdy może, zwłaszcza w szczytnym celu. Szkolny rejs z WOŚP wypłynął z portu w Białej Piskiej, mając na pokładzie marynarzy pierwszej klasy. Do Komorowa zawitał Święty Mikołaj, który poza prezentami miał również puszkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Kożuchach zmieściło się najwięcej dzieci na metr kwadratowy. Podczas licytacji w Drygałach największym zainteresowaniem cieszył się niemal 5-kilogramowy tort wykonany specjalnie na tę okazję. Ktoś słono za niego zapłacił, ale popołudnie miał słodkie jak nigdy.
finał w Białej Piskiej pozwolił nam pobić rekord powiatu. Odpaliliśmy również pierwsze światełko do nieba w naszej gminie. Przed nami 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, drugi dla sztabu 5637. Zagraj z nami ponownie.